Dziękuję.
uczniowie, pracownicy oświaty i przede wszystkim przyjaciele tej szkoły, ale również wy, uczniowie. Bo tak naprawdę to dzięki wam i dla was dzisiejsze rozpoczęcie roku szkolnego. Poprzedni rok szkolny z uwagi na nagrywającą pandemię nie mogliśmy otwierać w sposób uroczysty. I powiem, że tak sobie myślę, to chyba jeden z niewielu dni, kiedy rozpoczęcie roku cieszy nie tylko nauczyciela, uczniów, ale i przede wszystkim was. Was, ponieważ mam nadzieję, że kończy się era zdalnego nauczania, kończy się era nauczania hybrydowego, będziecie mogli razem się spotykać, będziecie mogli razem się uczyć. Nie ukrywam, że jak wybierałam się tutaj do was, to tak ze wspomnień, czy wracając do moich lat młodych, bo też kiedyś byłam w waszym wieku, stwierdziłam, że ubiorę się tak, jak u nas się ubierało, czy za moich czasów na biało-czarno, stąd też mój dzisiejszy strój. Jestem ogromnie, można powiedzieć, usatysfakcjonowana, że widzę was właśnie w strojach galowych. Okazujecie nie tylko szacunek dla tego dnia, ale również dla gości, którzy właśnie dla was tu dzisiaj przybyli. Tak jak już powiedziałam, ubiegły rok szkolny był rokiem bardzo trudnym z uwagi na panującą pandemię, jednak z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że szkoły powiatowe poradziły sobie z tym trudnym okresem, trudną rzeczywistością bardzo dobrze. I konieczność nauki zdalnej i wszystkie problemy z tym związane, myślę, że mamy już za sobą. O tym, jak dobrze poradziły sobie nasze szkoły, a tak naprawdę i uczniowie, ale też nauczyciele, bo przecież sukces, który osiągnęły nasze szkoły w czasie matur, gdzie przypomnę, powiat wadowicki był na równi z drugim powiatem najlepszym województwie małopolskim pod względem zdawalności matur, a liceum, to liceum, w którym dzisiaj się znajdujemy, miało najwyższą zdawalność i muszę tu powiedzieć, że była to zdawalność na poziomie 100%. Szanowni uczniowie, co prawda jesteście w pierwszej klasie, ale mam nadzieję, że ten wskaźnik będzie cały czas utrzymany przy pomocy waszych nauczycieli, waszych pedagogów. Pozwólcie również, że zacytuję, tym razem już muszę przeczytać, nie jestem tak zdolna, żeby znała na pamięć, hasło, które mnie osobiście bardzo się podoba. Nauka to podróż, która trwa przez całe życie. Dla otwartych umysłów świadectwa według tej kary, na które warto poznać odpowiedzi. I nawiązując też do tych słów, które usłyszeliśmy dzisiaj podczas mszy świętej, że każdy z nas ma swoje westerplatte, którego musi bronić, zacytuję inne powiedzenie, nie tak znakomitego autora, że szkoła jest trampoliną do lepszego życia, ale tak naprawdę to od was zależy, jak wysoko będziecie skakać. My, jako władze powiatu, dajemy wam tę możliwość, staramy się w miarę naszych możliwości dbać o to, żeby wasze szkoły były na miarę naszego wieku. Czy nam to się udaje? Myślę, że tak, ale to w waszych rękach jest, abyście skakali jak najwyżej. Pozwólcie również państwo, że inaczej. Nie mogliśmy uczestniczyć w zakończeniach roku szkolnego. W związku z tym pozwólcie, że dzisiaj jednocześnie na zakończenie minionego roku szkolnego oraz na rozpoczęcie nowego roku szkolnego na ręce pani dyrektor, tutejszego liceum, zostaną złożone kwiaty, które będą wyrazem naszej, z jednej strony, wdzięczności dla wszystkich dyrektorów naszych placówek za ich zaangażowanie, za to, że wszyscy daliśmy radę, a jednocześnie naszymi życzeniami siły i dalszej owocnej współpracy państwa z nami jako organem prowadzącym wasze szkoły.
Czcigodni księża, szanowni państwo starostowie, szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, drodzy zabrani, pan dyrektor, ale przede wszystkim droga młodzieży. Szanowni państwo, ja oczywiście też jeszcze chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie, za niezmiernie miło, że mogę być na inauguracji powiatowych uchodów. Roku szkolnego i też tak ważny dla nas wszystkich szkole, dla całej społeczności gminy Wadowice powiatu kodolskiego. Szkoły, do której uczęszczą najwyższy z Polaków, najwyższy z Wadowiczan, święty Jan Paweł II. Szanowni państwo, dzisiaj chciałem się zwrócić do młodzieży. Zwrócić się z tego tytułu, że dzisiaj obchodzimy również bardzo ważny, też bardzo czarny w historii Polski dzień. Mam oczywiście na myśli wybuch II wojny światowej, 1 września 1939 roku, kiedy to niemiecki najeźdźca bez żadnego ostrzeżenia wtargnął na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni państwo, mówiąc o wolności, mówiąc o tym, jaka ona dla nas jest ważna i też jak trudna była historia Polski w uzyskaniu tej wolności. Mówiliśmy również wczoraj podczas obchodu podpisania porozumień sierpniowych na placu Solidarności. I wczoraj też mówiłem właśnie tam o roli Kościoła katolickiego w odzyskaniu wolności właśnie również czy przede wszystkim w walce z komunistami. Tutaj oczywiście mam na myśli wielką rolę Ojca Świętego Jana Pawła II, patrona naszego miasta, ale też myślę, że warto o tym mówić, warto o tym pamiętać, warto mówić o postaci jeszcze kolejnej, jeśli chodzi o to wielkie dzieło w odzyskaniu niepodległości, wolności. Mam tutaj oczywiście na myśli postać sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego za kilka dni będziemy mogli nazywać błogosławionym. Była to rzeczywiście postać niezłomna w walce z komunizmem, w walce o wolną Polskę. Postać, która się wpisuje właśnie w kanon tego symbolu walki Kościoła katolickiego z komunizmem, walce o wolną Polskę. Tutaj przytoczę kilka faktów. Kardynał Wyszyński 1946 roku był biskupem lubelskim, a przez 33 lata, od 1948 roku prymasem Polski. Gdyby nie jego niezłomna postawa, nielękwiona wiara, nie byłoby dzisiaj Polski wolnej i demokratycznej. Dzięki niemu mamy wolność, żyjemy w wolnym kraju, ale czy umiemy z tej wolności korzystać? Tutaj też właśnie chciałbym nawiązać do kolejnego wątku, który wypadł wczoraj właśnie też również na naszych uroczystościach. Mianowicie o to, że kiedyś nasi ojcowie, nasi dziadkowie, jeśli mieli jakiś problem, szukali rady, szukali tej rady u osób starszych, u osób mądrzejszych, u osób bardziej doświadczonych. Dzisiaj mam wrażenie, że borykamy się z takim wielkim problemem, że każdy człowiek, nie tylko młody, to wszyscy mamy, myślę, z tym problem, uważa siebie samego za autorytet. Nie szuka tych autorytetów wśród ludzi mądrzejszych, starszych, czy tych, którzy dużo osiągnęli, lecz szukamy odpowiedzi na nasze problemy, na nasze pytania w internecie. W internecie, który jest niestety pełny fake newsów, który jest pełny nieprawdziwej informacji, wielu zagrożeń i też daje poczucie takiego idealizowanego świata, który często nie jest rzeczywiście taki, jaki jest. Dlatego chciałbym tutaj prosić o refleksję w tym temacie. Nie chcę przedłużać. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Życzę wam oczywiście jak najlepszych stopni tego, abyśmy też dotarli wszyscy do zakończenia tego roku szkolnego w sposób stacjonarny, taki jak byśmy sobie wymarzyli, tak byśmy wszyscy
tego chcieli. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego
zatrudnioni w Wadowickim Liceum. Do 1988 roku pracował w pełnym wymiarze, a później jeszcze do 1995 roku jako przedwczesny emeryt ze względu na stan zdrowia w niepełnym wymiarze rodziny. Poza pracą w Wadowickim Liceum pracował także w niepełnym wymiarze godzin w Szkole Radnata, obecnie jest to Szkoła Podstawowa nr 2, w pobliskiej Szkole Podstawowej nr 4 oraz w budowlance, uczestniczył w ostatniej Szkole Budowlanej. Był nie tylko nauczycielem wychowania fizycznego, ale był także szefem zespołu metodyków tego przedmiotu w ramach ówczesnego powiatu wadowickiego. Był także podinspektorem oświaty do spraw przysposobienia ogólnego, ponieważ również prowadził ten przedmiot, jak również przedmiot zwany wielą się nauką o człowieku. Miał wielkie i niepodważalne osiągnięcia na rzecz sportu szkolnego jako przewodniczący Szkolnego Związku Sportowego w Wadowice, a także członek zarządu wojewódzkiego tej organizacji w ówczesnym województwie Bielskim. Jeżeli chodzi o sportowe gry zespołowe, to największe osiągnięcie w koszykówce, ale przede wszystkim w piłce ręcznej, zwanej szczypiorniakiem, mistrzostwo województwa krakowskiego i udział w finale mistrzostw polskich szkół ogólnokształcących. Były to niełatwe czasy dla profesora i dla szkoły i dobrze się stało, że już w czasie komunii zostały wyeksponowane te jego zasługi obywatelskie i patriotyczne. Przywrócenie rangi tej szkoły poprzez przywrócenie tradycyjnej nazwy Marcina Wadowity, jak również murowanie tablicy upamiętniającej Karola Wojtyła jako absolwenta tej szkoły. Był to dzień 24 października 1981 roku i sam byłem uczestniczący na tym uroczystości jako szef Wadowickiej Solidarności. Przyszły później trudne lata stanu wojennego, 40. rocznica w tym roku, 13 grudnia i po stanie wojennym, kiedy profesor Jan Roziń był szykanowany przez ówczesny aparat bezpieczeństwa, podejrzewano go o różne sprawy, jak już miał kontakt z magazynkiem PO i nawet zachowała się taka opinia o nim w aktach Instytutu Pamięci Narodowej, że jest dobrym nauczycielem, ma autorytet wśród grona, wśród młodzieży, ale jest wrogiem ówczesnego ustroju. Proszę Państwa, szkoda, że tak krótko profesor Jaroźnik pracował już w nowej rzeczywistości, ale pozostawił coś trwałego. Wspomnę tutaj, że profesor Jaroźnik był doceniony. Był laureatem licznych nagród resortowych, kuratoryjnych, ministerialnych, posiadał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz liczne oznaczenia sportowe i resortowe. Proszę Państwa, aby nie poprzestać na tym dniu, myślę, i to jest moja opinia, że poza tradycyjnym dniem sportu szkolnego i dobrze, że taki dzień się odbywa, w niedługim czasie zwrócę się do pani dyrektor z listem intencyjnym, aby jeszcze do tych wszystkich imprez czy rozgrywek dodać to, co cechowało profesora Jaroźnika, aby jego metody, jego ulubione dyscypliny i sposób prowadzenia zajęć przenieść na współczesnej młodzieży. Jeszcze raz chciałem z tego miejsca serdecznie podziękować pani dyrektor, a także władzom samorządowym powiatu wadowickiego za przychylne rozpatrzenie mojej inicjatywy, dzięki której mamy dzisiejszy dzień. Dziękuję Państwu za uwagę.
niezwykłego człowieka, świetnego nauczyciela, mój tata. Dziwizny.